dziś ponownie zaprosiłam do udziału w moich odcinkach Twoja Pesa Inspiruje gościa. Poprzednio miałyśmy okazję rozmawiać z Anią Rubach-Hamelą, która była prafiterką, odpowiadała na moje i Wasze pytania, a dziś postanowiłam zaprosić do rozmowy Agnieszkę Kaczmarek, która jest wizażystką, makijażystką, stylistką brwi i rzęs. I to jest tak naprawdę tylko jedno zdanie, które mogłabym powiedzieć o Agnieszce, ale ono jest bardzo, bardzo dużym skrótem, za chwilę jeszcze pogłębimy. Agnieszka, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś, dziękuję. Dziękuję bardzo, że przyjęłaś zaproszenie. Ja będę chciała dzisiaj na pewno skupić się na części makijażowej. Jeśli będzie kiedyś okazja, porozmawiamy również o pozostałych elementach Twojej pracy. Natomiast dziś chciałabym, żebyśmy faktycznie porozmawiały o tej części związanej z robieniem makijażu. Ja jeszcze zdążę tutaj, zanim przejdziemy do pytań, chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że Agnieszka jest, posiłkuje się tutaj materiałami, słuchajcie, bo mogłabym wymieniać i żeby niczego nie pominąć. Agnieszka jest mistrzynią Polski w stylizacji brwi z 2018 roku. Oprócz tego otrzymała mnóstwo nagród i nominacji w pracy z zakresu stylizacji rzęs i makijażu. Oprócz tego pracuje oczywiście na planach sesji zdjęciowych, gdzie miałyśmy niejednokrotnie okazję pracować również razem. No i co najważniejsze chyba, co powinnam powiedzieć, jest założycielką, właścicielką studia Szminka, które jest znane w Poznaniu i w którym ja też niejednokrotnie byłam wywalczynią. W związku z tym, jeśli kiedykolwiek miałybyście okazję, chciałybyście skorzystać ze stylizacji brwi czy rzęs, albo umówić się na zrobienie makijażu, ewentualnie na lekcję makijażu, no to studio Szminka jest na pewno tym właściwym adresem, które ja również osobiście polecam. Także tyle, Agnieszko, wstępu na Twój temat i ja chciałabym przejść do kilku konkretnych pytań, tak żeby trochę dzisiaj ułatwić dziewczynom, oczywiście z mojego kontekstu stylizacji, dobieranie makijażu, więc to pierwsze pytanie, takie otwierające, które jest dla mnie najważniejsze, jak dobierać makijaż do stylizacji? A może powiesz mi, że nie powinnyśmy tego dobierać. Jakim kluczem powinnyśmy się kierować, kiedy rano wstajemy, mamy już zaplanowaną stylizację i chcemy się właśnie umalować? Czy powinno to być jakoś połączone, czy całkowicie nie? Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Najważniejsze jest dla mnie osobiście, żeby przepracować ten makijaż ze sobą. I tak jak Ty zawsze o tym mówisz, mieć przygotowaną stylizację, to mieć przygotowany makijaż. I wcale nie chodzi o to, żeby się uczyć tego makijażu, nie wiem, dzień wcześniej próbować, ale żeby poświęcić trochę czasu, czasem wystarczy naprawdę 2 godziny albo chwilę pomyślenia o tym, w czym siebie lubimy, jak siebie lubimy widzieć i mieć opracowany taki makijaż, taki własny basic. To tak jak trochę z garderobową kapsułową. Mamy jakąś bazę, która nam zawsze pasuje i którą naprawdę możemy zrobić szybko i mamy różne opcje dodatków. Oczywiście biorąc pod uwagę swoje preferencje, bo to jest zawsze dla mnie bardzo istotne, no i swój wygląd. Wiadomo, kształt twarzy też, ale właśnie to, w jakich stylizacjach my siebie lubimy. Także mamy przygotowane, tak jak mówisz, mamy przygotowane na przykład strój na następny dzień i wtedy myślimy, może to być wieczorem, że na przykład, nie wiem, postawię na to, postawię, nie wiem, na usta, postawię na brwi, a dzisiaj sobie, nie wiem, zaszaleję, albo mam więcej czasu, to trochę się pobawię makijażem, albo mam mniej czasu i pójdę zupełnie minimalistycznie. Jednak makijaż jest bardzo, ja uważam, bardzo istotny i może dopełniać stylizację, może być głównym elementem stylizacji, głównym kolorem stylizacji. Nie jest to, to zależy gdzieś tam od nas i zawsze jestem zdania, że tutaj musimy pomyśleć, jak my siebie lubimy, jak siebie czujemy, no i czasem trochę też poeksperymentować, żeby siebie w nowych odsłonach zobaczyć.
No właśnie, czyli jeśli dobrze tutaj trochę między wierszami czytam to, co powiedziałaś, czy to jest troszkę tak, że my właściwie powinnyśmy mieć tą naszą, tak jak ja mówię o tej garderobie kapsułowej, która jest już przygotowanym wcześniej zestawem ubrań, co powoduje, że właściwie o poranku możemy z zamkniętymi oczami praktycznie wyciągać rzeczy z szafy, to trochę tak powinno być też pewnie z naszą kosmetyczką, jeśli dobrze myślę. Ona powinna być wcześniej dopasowana do naszych preferencji, tak jak powiedziałaś. Domyślam się, że pewnie tutaj mogłaby być to kwestia też typu kolorystycznego, a nie wiem tak naprawdę, bo może powiedz, czy jesteś zwolenniczką tego, żeby kierować się właśnie typem kolorystycznym, czy trochę łamać zasady, jak się na to zapatrujesz w kwestii właśnie doboru kolorów w makijażu? Typ kolorystyczny jest istotny, głównie po to, żeby nie zrobić sobie krzywdy, i żeby nie zrobić, nie wprowadzić jakiegoś działania, które po prostu nam zaszkodzi wizualnie. Bardzo łatwo to jest sprawdzić, bo wystarczy sobie zrobić zdjęcie. Po prostu. I nagle i wtedy widzimy dużo bardziej obiektywnie niż siebie w lustrze w trakcie makijażu. Zresztą wystarczy chociażby nawet przejrzeć swoją galerię i zobaczyć w różnych sytuacjach, jaki był makijaż, co nam się podobało, a co nam się nie podobało. Zwrócić uwagę na konkretne elementy. No i teraz jeśli wiemy, w czym nam jest dobrze, w jakich kolorach, albo chociażby w jakich nie jest, czyli jakich unikać, to po prostu tych kolorów unikajmy. Ważne są jeszcze tutaj te nasze umiejętności, czyli możemy uwielbiać fiolet i fiolet na oku nam się bardzo podoba i jeśli ktoś nam, nie wiem, zrobi taki makijaż gdzieś tam, nie wiem, w fioletach, powiedzmy bordach, jakichś tam różach w jakimś odcieniu, nam się to może podobać, ale niekoniecznie samodzielnie jesteśmy w stanie ten makijaż tak wykonać, żeby go po prostu lubić, więc wtedy sobie takie kolory zostawiamy na przykład na jakąś okazję, kiedy ktoś nas maluje. No ale teraz powracając do łamania tych zasad kolorystycznych. My oczywiście możemy je łamać i ja uważam, że jeśli tylko mamy taką ekspresję albo chociażby mamy takie zapytanie w głowie, taką myśl, a może, bo czasem po prostu nas trochę strach zatrzymuje, to warto spróbować. Przecież makijaż można zmyć, można go zrobić i nawet z takim makijażu nie wyjść, więc warto przełamywać, ale co wydaje mi się istotne, to przełamywać w taki sposób, w taki świadomy sposób. Czyli świadomie na przykład dobieramy jakieś kolory, które jeszcze na przykład kilka lat temu nikt by nie połączył, tak jak nie wiem, pomarańczowy, tak i różowy. Nikt by tego nie połączył kilka lat temu, to może być fajne, ale my wtedy celowo jakby i świadomie robimy ten ruch, że my chcemy, żeby tak to wyglądało. Bo przypadki, wydaje mi się, że przypadki, jeśli chodzi o makijaż, niestety działają często na naszą niekorzyść. W 100% zgadzam się z tym, co powiedziałaś a propos eksperymentowania, bo ja też jestem fanką takiego sposobu myślenia. Namawiam zdecydowanie Was wszystkie, które nas teraz oglądacie i każdą moją klientkę, którą spotykam na mojej drodze, żeby właśnie raz na jakiś czas wyjść ze swoich utartych schematów i spróbować czegoś nowego, spróbować czegoś, co dotychczas w ogóle się nie pojawiało w naszych szafach, czy tak jak w Twoim przypadku w naszych kosmetyczkach. No ale z drugiej strony, w jaki sposób miałybyśmy się dowiedzieć, czy w czymś nowym jest nam dobrze, jeśli po prostu tego nie spróbujemy. I tak jak właśnie w stylizacji możemy pójść coś przymierzyć, nie spodobało nam się, po prostu nie bierzemy tego ze sobą. Tak samo w kwestii makijażu po prostu możemy go zmyć. Gorzej jest pewnie tutaj z kwestiami eksperymentów u fryzjera, no ale i tak, jak to się mówi, u fryzjera też włosy nie zęby odrosną, więc i tutaj można od czasu do czasu też zaeksperymentować. Także dziewczyny, koniecznie sprawdzajcie, szukajcie rozwiązań. Jak widzicie, obydwie tutaj kibicujemy i uważamy, że jest to bardzo dobra droga. Agnieszko, wspomniałaś gdzieś w pewnym momencie o tym akcencie na brwi, na oczy, na usta. Ja właśnie o ten wątek chciałabym ciebie zapytać, bo dotychczas zwykle tak się mówiło, że raczej makijaż powinien być z akcentem na usta albo z akcentem na oczy. Jaka jest twoja opinia w tej kwestii? Czy to się zmieniło? Czy nadal trzymamy się tej zasady? Czy powinnyśmy właśnie może czasem połączyć
te dwa elementy, czy nie będzie za dużo. No wiem, domyślam się, że już wiesz na pewno, co mam na myśli. Co byś powiedziała tutaj i co byś doradziła naszym osobom, które oglądają? Ja zawsze się tak uśmiecham, kiedy słyszę to porównanie, czy oczy, czy usta. Zwróciłabym uwagę na to, że mamy na twarzy zdecydowanie więcej elementów niż tylko oczy i usta. Więc wcale nie, akcent wcale nie musi być albo na oko, albo na usta. Może być na policzki, może być na brwi, może być na konturowanie, tak? Po prostu całej twarzy. I to teraz w makijażu, zresztą już od jakiegoś dłuższego czasu, jest bardzo mocne. Makijaże, które są niby no make-up, takie chociażby na pewno będziesz wiedziała, o co mi chodzi, makijaże takie instagramowe, których nie ma specjalnie dużo koloru, bardzo modne jako makijaże ślubne, bardzo modne jako makijaże wyjściowe, to jest taki tak naprawdę full make-up, bardzo często jest z rzęsami, a tam nie ma konkretnego koloru, ale dzieje się bardzo dużo i twarz wygląda bardzo ładnie, on jest też bardzo dopracowany, to nie jest tak tylko, że sobie beżowy cień położymy na powiekę, trochę rozświetlacza na kości jarzmowej i już jest makijaż, także ale w tym momencie tą główną rolę, nie taką bardzo widoczną jak kolor na ustach, ale główną rolę będzie grało modelowanie. Osobiście takie makijaże, jakie ja najbardziej lubię, to są makijaże nieprzesadne. I przy akcencie na usta albo na oczy kojarzy się to najczęściej z tym, że mamy ciemne, bardzo ciemne oko albo kolorowe usta, tak? I to jest taki skrót, od którego fajnie jest wyjść, ale należy się zastanowić, co my w sobie lubimy, które elementy są dla nas bardzo istotne. Pięknie podkreślone brwi mogą być też naszym wyróżnikiem. Tak, okazuje się, że miałam taką jedną modelkę, od wielu lat ją malowałam, u której na każdym zdjęciu bardzo dużo osób zwracało uwagę, że ona ma po prostu tak piękne brwi. To były czasy, kiedy nie było specjalnie dużo produktów do makijażu i ja gdzieś tam naprawdę dorwałam kredkę w kolorze blond, czyli to była kredka, która nie była brązowa, grafitowa i czarna do brwi, tylko w kolorze blond. I nagle się okazywało, że Magda co prawda ma piękne brwi, piękną bazę, no ale one były podkreślone i dzięki temu wydawały się i bardzo ładne, i bardzo naturalne. Także to może być taki element. Jeśli są natomiast takie osoby, których ekspresja, odwaga, taka przebojowość pozwala im na to, żeby połączyły te akcenty i żeby na przykład zrobiły i mocno podkreślone policzki, czy nawet oczy i usta, to też jest super. Przecież takie to najbardziej zależy od nas i od tego, w czym my się czujemy, bo makijaż ma być jak nasza druga skóra. Czyli tak, możesz... nie wykluczasz takiej wersji, tego, żeby połączyć więcej niż właśnie jeden akcent na konkretną część twarzy. Nie, tym bardziej, że można też działać tak, że na przykład oko może być powiedzmy nawet dosyć ciemne, a usta mogą być w błysku, tak? I to już są dwa akcenty. Może być tak, że na oku może być kreska, nawet taka, nie wiem, czarna i dosyć gruba, taki powiedzmy makijaż francuski, podkreślone rzęsy i usta czerwone. To też są dwa elementy, które są podkreślone przecież. To nie musi być czarny smoki. To może być oko podkreślone w ten sposób, że właśnie rzęsami możesz się w ogóle nie malować, mieć na przykład zagęszczone rzęsy i to już robi robotę. I w tym momencie nie zabroniłabym tobie pomalować ust w kolorze. Także musimy pamiętać, że makijaż to nie jest tylko coś takiego, że ciemne oko albo kolorowe usta. To są wszystkie pośrednie elementy i też różne faktury, i błyski, maty, półbłyski. Także trzeba spróbować, żeby zobaczyć, co będzie fajnie wyglądać i to chyba jest najważniejsze. Czyli, drogie panie, idziemy o krok dalej, już nie trzymamy się tego jednego pojedynczego akcentu na twarz, tylko czasem sprawdzamy też, jak zachowa się cały nasz wizerunek, kiedy dodamy jeszcze jakieś drobne elementy, po prostu ponownie znowu eksperymentując i sprawdzając, tak? Dodam
Dodam tylko, że przypomniał mi się właśnie taka jedna moja bardzo, bardzo ciekawa panna młoda, chyba sprzed 2 lat, która miała w ogóle fenomenalna osoba, po prostu jak weszła, to od razu cały salon był jej, fenomenalna osoba. Ona miała dosyć specyficzną fryzurę, bo miała wygolone na krótko włosy tutaj, tu miała w ogóle burzę włosów, że jej miała zrobioną fryzurę, to ona wyglądała, jakby miała po prostu całą głowę długich włosów. Robiła mi dosyć mocne, ona miała okrągłą twarz, dosyć mocne oko w takich brązach, w satynie, czyli powiedzmy z leciutkim błyskiem, i miała zrobione, i miała niut usta. Zrobiłyśmy zdjęcie, po czym tak patrzymy i mówimy, a właściwie czemu nie spróbować bordowych ust? I wierz mi, jak te usta takie bordo, no takie ciemne bordo, właściwie takie wino miała, i zrobiłyśmy zdjęcie, to dopiero porównując te zdjęcia okazało się, że to jest to. To po prostu u niej wyglądało zjawiskowo, i nawet to, że suknia była biała, że reszta była delikatna, że ona na co dzień się w ogóle nie maluje, wyglądała po prostu zjawiskowo i okazało się, że właśnie te usta zrobiły z tego makijażu, z tej jej wizerunku naprawdę taki, wiecie, taki, wiesz, strzał w dziesiątkę. Jasne. No poza tym do tego jeszcze bardzo wyjątkowa sytuacja, więc można też spróbować czegoś, czego nie stosuje na co dzień, jeśli oczywiście pasuje, a tu jak mówisz, że ona się w tym czuła. Idealnie pasowało. No to fantastycznie. Dziewczyny, też właśnie tutaj, tak jak Agnieszka mówi, ja tak samo w stylizacji polecam Wam, jeśli czasami nie macie pewności, czy jakieś rozwiązanie jest dla Was, warto zrobić sobie zdjęcie. Oczywiście starać się o to, żeby to było w stylizacji jak najbardziej na prosto zrobione zdjęcie. Nie od góry, nie od dołu. W kwestii makijażu, żeby to było w miarę naturalne światło. Tak, żeby to było, wiecie, takie najbardziej naturalne ujęcie, i zostawcie sobie to, przemyślcie te kwestie, prześpijcie się z tym, może warto zapytać kogoś życzliwego, podkreślam, życzliwego o zdanie. I czasem właśnie takie zrobienie zdjęcia może być fajnym takim papierkiem lakmusowym, po prostu dlatego, że czasem lustro nie daje nam pełnego obrazu, zwłaszcza jeśli coś jest zrobione na świeżo, czy założone na świeżo, to nie mamy czasami tej opinii, a czasem właśnie spoglądając na coś później, można wyłapać te niuanse. Dobrze, Agnieszka, to jeszcze mam do Ciebie ważne pytanie. Jak zapatrujesz się na trendy? Ponieważ ja osobiście w stylizacji mam trochę takie podejście, że zerkamy, inspirujemy się, no jest to coś, co powinno nas od czasu do czasu może zmotywować do pewnych eksperymentów i właśnie poszukiwań, ale no nie dajmy się zwariować, nie kupujmy ciągle w kółko pewnych rzeczy, które są nam polecane, szczególnie jeśli miałyby wyjść z mody za chwilę. I teraz Twoje zdanie w kontekście makijażu i Twojej osobistej opinii, również chętnie ją poznam. Proszę, dopowiedz mi tylko, czy chodzi o trendy, jak makijaż ma się do trendów stylizacji, czy jak się mają trendy w makijażu do... W ogóle, trendy w makijażu, wiesz, bo mam takie poczucie, że oglądamy w magazynach modowych właśnie, wiesz, teraz niebieska kreska, później, wiesz, cieniowane usta, takie rzeczy, i to świetnie wygląda w magazynie modowym czy na sesji zdjęciowej, a jak to się ma po prostu do życia? No do życia najczęściej ma się mało, o, tak bym powiedziała. Trendy w makijażu mają zaskakiwać, zresztą jeśli chodzi o strój, na pewno też mają być czymś, co zwraca uwagę. Należy spojrzeć na to, czy to, co oglądamy, jest trendem makijażowym pod stylizację, czy jest trendem makijażowym dla makijażu, czyli jaki jest na przykład cel tego miejsca, w którym go oglądamy, czy w internecie, czy w gazecie, bo jeśli jest to trend, który jest, powiedzmy, taki dołożony do magazynu modowego, to musimy wziąć uwagę, że to jest tylko dodatek i on ma gdzieś tam zwrócić uwagę, przykuć uwagę na strój. Bardzo często na biegach mody te trendy są... One są bardzo mocne i bardzo takie wyraźne, i jeśli je przekładamy, to najczęściej jednak uważam, że w delikatniejszej formie takiej, żeby to po prostu wyglądało spójnie z nami i żebyśmy nagle nie miały czegoś zupełnie innego, co będzie po prostu dziwnie wyglądać. O, powiem tak, że... Łapać coś, tak, jakieś pewne elementy z tego trendu i zastosować może
O ile w mniejszej formie, tak byśmy to mogły zinterpretować? Dokładnie tak, w delikatniejszej formie. Są takie trendy w makijażu, które są naprawdę rewelacyjne. No dla mnie trend, zgodzimy się tutaj na pewno, dla mnie trend na usta w kolorze, który pojawił się tak naprawdę całkiem niedawno. I matowe usta to jest po prostu trend, który jak najbardziej można przełożyć na życie i okazuje się bardzo łatwy w użytkowaniu i bardzo wygodny. Ja jestem zwolenniczką 5-minutowych makijaży i takie też szkolenia w Szmince prowadziły, makijaż w 5 minut, czyli taki makijaż, który możesz zrobić w 5 minut. No i te usta da się pomalować w tych 5 minutach albo dokładając tą 6 minutę do tej bazy i to są fajne trendy. Trendy na mocno wystylizowane brwi. Ostatnio jest taki trend bushy brows, czyli takie brwi dosyć duże, ale z jednej strony nie mocno wyrysowane, takie niby naturalne, gdzie wchodzi zabieg laminacji brwi na przykład do tego, jest bardzo fajny, ale jakby wszystkim nie dla każdego, nie każdy będzie miał taką potrzebę, nie każdy będzie się w tym czuł, ale trendy warto śledzić, bo one mogą nam dać takiego kopa właśnie do spróbowania. Miałam zresztą chociażby właśnie przykład klientki, miałam pannę młodą, która miała bardzo specyficzną imprezę dla znajomych ślubną, ona nie miała typowego wesela i szczerze mówiąc naprawdę bym się po niej nie spodziewała, to już było, no nie wiem, 6-7 lat temu, naprawdę bym się po niej nie spodziewała, że ona będzie chciała makijaż w stylu brodki. I makijaż w stylu brodki kilka lat temu, zresztą teraz ten trend też wraca, To było po prostu bardzo ostro, graficznie wyrysowane, no takie turkusowe czy chabrowe cień na powiece, taki wiesz, dokładnie odniki. I to była jej stylizacja do ślubna w sumie, na imprezę dla znajomych, ale z okazji ślubu, a na co dzień była taki bardzo, bardzo minimalistyczny, bez koloru makijaż. I się okazało nagle, że ona się w tym czuje, ona to zaproponowała i ona po próbie, bo robiłyśmy próbę tego makijażu, żeby sprawdzić, czy będzie się czuła, jak to będzie wyglądało i czuła się świetnie. No widzisz, no czyli znowu kwestia eksperymentu, sprawdzenia czegoś, co w trendach mogło się pojawić i co da się przenieść na naszą osobistą sytuację, na to, w czym my się dobrze czujemy. No i też akurat tutaj była bardzo konkretna okazja, która też świetnie po prostu pasowała do tego. No pozwólmy sobie, pozwólmy sobie na trochę odwagi i tego, żebyśmy były widoczne, po prostu. O, nagle się okazuje, że to wcale nie jest coś takiego, że ktoś nas będzie, nie wiem, wytykał palcem, żeby nie było tak, że stanie 10 kobiet obok siebie i się na nie spojrzy i się nie odróżni, bo naprawdę każda z nas ma coś takiego, co u siebie lubi, coś takiego, co jest, z czego można zrobić super atut i dlaczego nie? Jasne. To jest, myślę, bardzo, bardzo cenna wskazówka. No to ostatnie krótkie pytanie, Agnieszka, na koniec, ponieważ jesteśmy ciągle, jeszcze żyjemy w dobie zostań w domu. Pojawiła się taka akcja Zostań w domu i maluj usta, zapoczątkowana przez polską markę Dior, to znaczy przez polski oddział marki Dior i oni trochę zachęcali, tak trochę spontanicznie im wyszła ta akcja, ale zachęcali do tego, żebyśmy będąc w domu, pracując w domach, malowały usta. No ja tak sobie myślę, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem od razu pytanie z tezą, ale trochę tak jest, że ja osobiście kocham mocne usta, ty też i znam cię też również z tego. Co ty na to? Fajna akcja, uważasz, że warto spróbować czegoś takiego? Czy to może coś nam dać, czy właściwie jest tylko chwytem marketingowym? Chwytem marketingowym moim zdaniem może być przy okazji tylko. Tutaj chyba chodzi po prostu o zadbanie o swoją głowę. O to, że to mogłaby być akcja zostań w domu i wyjść z piżamy. Prawda? Po to, żeby się po prostu dobrze poczuć, żeby to nam dało trochę, kiedy spada na przykład motywacja, a w domu może spadać motywacja, żeby to nam dało kopa do zrobienia, ubranie się tak jak nawet wygodniej, ale w inne rzeczy niż na przykład byliśmy, była też taka akcja piżama dzienna i piżama nocna i w sumie fanką nie jestem,
i że właściwie jesteśmy w domu, więc możemy tylko piżamy zmieniać na taką albo taką. Nie, fajnie się ubrać, fajnie sobie tak zupełnie, nawet nie dosłownie, ale pomalować te usta, tak? Czy nałożyć podkład tak, żebyśmy my się czuły dobrze, no bo kurczę, będą zamknięte 2 miesiące w domu. No, nawet można moim zdaniem troszkę później się bać wyjść do ludzi. Ja widziałam też takie akcje, gdzie dziewczyny się malowały pełen make-up, ciuchy i nagrywały filmiki i brały śmieci i wychodziły na dwór. Ale to wszystko jest moim zdaniem metaforą do tego, że dlaczego nie? No co, w domu musimy być, nie wiem, w dziurawym dresie i bez make-upu, nie wiem, nie umyte włosy i po prostu wyglądać tak, że jakby ktoś, nie wiem, wszedł kurier, to w ogóle się chowamy? No nie. Dziękuję Ci za to, Agnieszka, bo to są dokładnie właśnie te rzeczy, które ja bardzo często swoim klientkom mówię. Zresztą jak ktoś tutaj ogląda moje materiały, to już na pewno to usłyszał. Był zresztą odcinek, podlinkuję Wam go teraz tutaj, zostań w domu z ubraniami domowymi. Tam też mówiłam o tym, że absolutnie wychodzimy z tego, żeby wiecie, chodzić w byle czym, w rozciągniętych rzeczach, poplamionych i tak dalej. No bo właśnie nigdy nie wiadomo, czy przypadkiem ktoś na mnie zapuka do drzwi, ale tak naprawdę, bo śmieję się oczywiście z argumentu dla siebie, po to, żebyśmy my patrzyły w lustro i żebyśmy się dobrze ze sobą czuły. No więc może ta szminka faktycznie jest tutaj też takim dodatkowym impulsem, żeby spoglądając w lustro po prostu się uśmiechnąć i faktycznie nie puścić całkowicie wioseł i żeby to nie było tak, że już w ogóle nam wszystko całkowicie zwisa, mówiąc kolokwialnie. Zróbmy sobie zdjęcie i zobaczmy, jaką siebie wolimy, jaką siebie chciałybyśmy oglądać, jaką siebie chciałybyśmy widzieć. Tak, super, super pomysł, faktycznie. No dobrze, Agnieszko, dziękuję Ci bardzo za tą krótką, ale mam wrażenie, że bardzo treściwą rozmowę na ten mój kanał Twoja Pesa Inspiruje. Ja coś czuję, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie tutaj w takiej formule, więc... Proszę? Trzymać się za słowo? Bardzo proszę, możesz jak najbardziej od razu teraz chwytaj, a Was dziewczyny proszę, że jeżeli macie, tak samo pojawiła się ta kwestia po spotkaniu z grafiterką, pojawiły się pytania z Waszej strony i to było impulsem do tego, żeby ponownie później Anię zaprosić. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, możecie je pisać oczywiście teraz w komentarzach, ale możecie też do mnie napisać w wiadomościach prywatnych. Jeśli tych pytań zbierze się trochę więcej, to ja z ogromną przyjemnością Agnieszkę ponownie zaproszę i ona będzie mogła odpowiedzieć na wasze konkretne pytania, więc jeśli takie chodzą już Wam po głowie, to śmiało od razu siadajcie do klawiatury i piszcie. Ja jestem przekonana, że Agnieszka przyjmie moje zaproszenie i będziemy miały możliwość spotkać się ponownie. Dobrze, Agnieszko, bardzo Tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, jeszcze raz za kawał konkretnej wiedzy, no i za inspirację. Rozumiemy się, jak widzę tutaj, nie ustalając dziewczyny odpowiedzi, ja wiedziałam, że z Agnieszką mamy tutaj mnóstwo wspólnych przemyśleń i jak się okazało, no wiele rzeczy nas tutaj łączy. Jak się okazało, stylizacja od makijażu nie leży daleko, więc cieszę się, że miałyśmy możliwość tutaj to wspólnie sobie omówić. Dziękuję Ci jeszcze raz, Agnieszko. Ja również dziękuję. Do zobaczenia. A z Wami widzę się już za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.